Hey, wake up. Kurwa mać, ja pierdolę, to będzie tragiczne, nie? Wercie, dziękuję za Prime'a. A co on tu robi w ogóle? On reaguje na moją reakcję. Kurwa, ale ja tą reakcję... My tą reakcję w ogóle wrzuciliśmy na kanał? Że on tak zareagował? Chyba nie. Nie, no nie wrzuciliśmy nawet tej piosenki, kurwa. Jebany. Streama chyba oglądał. No nieźle. No, nie. W Palionie jest? Nie ma w Palionie chyba. Albo jest? Nie ma, jest sam Palion. Jest sam Palion. Nie wrzucaliśmy tego w takim razie, ciekawe. No nic. W ogóle ten, podobno Palion się pruje. Ktoś mi powiedział, że Palion się pruje, że... Kurwa, ale ta wtyczka od dislike'ów, kurwa, jest nie tego. Ona źle pokazuje, nie ma tyle dislike'ów, niż jest w rzeczywistości. No, fajnie, stary. Super, że się tłumaczysz z dislike'ów, które nie mają żadnego znaczenia. Szkoda, że kurwa nie odnosisz się do podjebania, kurwa, numeru. Ale no dobra, niech ci będzie. Jak nie masz dislike'ów, to... To git. Nie no, ja nie mówię, że tak nie jest, bo faktycznie pewnie ta wtyczka nie pokazuje dokładnie tego. To jest jakby pewne, bo to, wiecie, to działa na jakichś tam algorytmach. Ale to nie ma znaczenia w ogóle w tej dyskusji, nie? Dobra. Zapnijmy pasy, kurwa. Trener Neon, kłaniam się nisko. Dostałem właśnie informację, że Multi ocenił moją piosenkę. Czapki jakiegoś szocika dostałem, więc postanowiłem, że chętnie sobie go obejrzę, zareaguję na niego. Zachęcam, żeby stawić łapkę w górę oczywiście. No i przypominam, że jutro jest premiera piosenki. Ogólnie chcę na sobie... Dobra, Neon, wszystko wiadomo dlaczego to zrobi... Dobra, kurwa, ty przebiegły lisie, no... Ja ci fakturkę będę musiał wysłać, koleżko, za to. Wstępie w taki, a nie inny sposób. Kumam content Multiego, który ma na Twitchu. O proszę. Czyżby Neon był tajnym spermoludem? Let's see. Kumam to, że on ocenia w taki, a nie inny sposób te piosenki, dlatego już z góry mogę powiedzieć, że nie mam z tym żadnego problemu. Zgaduję, że w tej reakcji będą pewnie jakieś mocne słowa i tak dalej, więc wszystkie wrażliwe osoby, młodszych widzów i tak dalej, zachęcam do wyłączenia tego filmu. No i tak, wszyscy se poszli, kurwa. 4 koła wyświetleń. Żartuję. A wszystkie osoby, które chcą zobaczyć reakcję, zapraszam do oglądania. Żartuję. Zobaczmy w ogóle, od czego on zacznie ocenę czapek. Żartuję. Neon Fit Palion, czapki. O kurwa, 14 tysięcy dislike'ów? O! Dobra, tu już na samym starcie mogę powiedzieć, że kurczaczki, Multi używasz jakiejś naprawdę beznadziejnej wtyczki, takiej totalnie z dupy, ponieważ pokażę. Czyli jest argument, uwaga. To ile jest? Kurczaczki, ale on, czy on powiedział kurczaczki? Shit. Beznadziejna wtyczka, kurwa. Tutaj ile jest dislike'ów? Mam YouTube Studio. Jak myślicie, ile jest dislike'ów? Z 1000? Z 500 dislike'ów? Jak myślicie? Z 2? Nie, no ja... Z 15 koła? No dobra, zobaczmy. Nie, no ja... Zbadaj element! No tak. No zobaczmy. Piosenka czapki. Aha. Mam pod tą piosenką 800 dislike'ów na dany moment, a nie tyle, co tam pokazuje, więc... No, widzicie, kurwa? Nie, myliliście się wszyscy! To ma piosenka u mnie jakaś, ale nie ma takiego jakiegoś większego hejtu tutaj, więc zmień wtyczkę Multi, jeżeli już się patrzysz na te lajki, chociaż... Zmień wtyczkę, ty kurwo! To i tak jest trochę bez sensu według mnie, to lepiej jakąś lepszą wtyczkę ogarnąć sobie, bo ta jest totalnie zdupska. Ja widzę 18 koła? Nie wiem, kurwa. Weź zobacz ile na jakimś filmiku łapek w dół i porównaj z wtyczką. No tu ma 58 na przykład. Sprawdźmy na przykład. Pięć,
546. Ale ja będę chyba widział u siebie, nie? Czy nie będę widział? Czekaj, sprawdzę. Sprawdzę na drugiej przeglądarce. Czekajcie. Sprawdzę po prostu na innym koncie. Okej, tyle samo pokazuje. Sprawdź to na swoich filmach na incognito, tylko dodaj wtyczkę na incognito. Dobra, czekajcie, bo nie chcę pokazywać tego. Sprawdzę, ile to ma. Statystyki. Kurwa, źle kliknąłem. Kurwa! Wszystko się... Pierdolony, kurwa, komputer za 10 koła. Dobra, czekaj. GX. No jak to się sprawdza, kurwa? Statystyki? Gdzie się sprawdza dislajki, kurwa? Zasięg? Ja pierdolę, nie wiem, jak się sprawdza dislajki. Ja pierdolę, nie wiem, jak się sprawdza dislajki, nie? W filmach? To muszę znaleźć, kurwa, w filmach? O Boże! Co ja robię, nie? No nie znajdę tego teraz. Kurwa, ile my filmów mamy wrzuconych? O, jest! 600! To mam więcej w rzeczywistości, kurwa! Patrzcie. 600! Pokazuje. A, nie widzicie tego, kurwa. Jak to zrobić, żebyście to widzieli? Kurwa, no nie widzicie. No 600 jest, kurwa. Nie widać. Czekaj. Nie widzicie, widzicie tylko lajki, kurwa. Jest chujowy ekran przycięty. Dobra, czekajcie, zrobię screena po prostu. Mogę jakoś screena... Ja pierdolę! No nie umiem się obsługiwać kompem, kurwa! Czekaj, jeszcze raz. Pomniejsz? O Boże, znowu! Co to kurwa jest? Dobra, czekaj. Będzie się teraz widać? No, nie widać, kurwa. O, a jak powiększę? Nie, no nie widać. Chuj. Ja pierdolę, jeszcze mi kurwa jakieś rzeczy wyskoczą. Dobrze, że kurwa to jest tylko przeglądarka do streamów, kurwa. Dobra, czekaj. No, kurwo głupia. Plemiona. Dobra, czekaj. Czekaj, jak się robi kurwa screena? Jeez, stinky cheese, yikes. Dobra, muszę zrobić tak. Czekaj, clean screen, dobra. Ja mam wyłączony ten Windows Shift, coś tam. Let's go. Dobra. Ej, no nie widać tego! Nie, no widać, musi widać. Dobra, widać, dobra, mam. Dobra, mam. O kurwa! 602, a pod filmikiem pokazuje... ...546. Czyli się nie zaktualizowało jeszcze. Czyli pokazuje nawet mniej niż powinno. To jest plus minus, nie? To jest po prostu... plus minus to jest po prostu. No dobra, nieważne. Wyjebane w te kurwa dislajki jebane. Lećmy dalej. Bo już kurwa straciliśmy czas. Czemu ty tak nawijasz? Czapkę w dółkę, to wkoczy na bar. Czapkę w dółkę, to wkoczy na bar. Czemu tak kurwa nawijasz? Halo, no kurwo głupia. Czapki w dółkę,
No w sumie to nawinąłem tak na początku dla beki, żeby ludzie podłapali i wiesz, jak będą sobie gdzieś puszczali w jakimś fajnym gronie, no to żeby po prostu to był taki element, coś takiego charakterystycznego dla piosenki, żeby mogli się do tego pobawić i żeby to było takie śmieszkowe, taka wstawka bardziej. Okej, okej. Dobra, no okej, git. Odkryłem, co to jest mumble rap. Muszę to wprowadzić. Nie, to nie miałoby żaden mumble rap ani nic takiego. To po prostu miała być taka bekowa wstawka na początku nuty. Bo w ogóle jestem ciekawy, jak do tego multi podejdzie, jak tą nutkę oceni, ponieważ strasznie. Muzycznie wiadomo, starałem się zrobić ją najlepiej, jak potrafię na... Zawsze mi przykro, kurwa, nie? Te warunki, które miałem w tym momencie... O kurwa, jakie warunki? Aczkolwiek tekst ogólnie tej piosenki, jej zamysł, no to jest w głównej mierze bekowy. I ta piosenka ma taki charakter również. Okay. Sam tytuł już o tym świadczy dosyć mocno. Tytuł mówi? Tytuł to czapki. Czyli że co? Honston, dzięki za 7 miesięcy. Jak to kurwa zrobić, żeby był ten kurwa mumble? Czapki w dunkin, what's a number? Jak jestem pierdolnięty, kurwa, nie? O kurde. Ja dobra, widzę, że spełniło swoją rolę, bo się multi zaśmiał. Incepcja, kurwa, nie? Mam nadzieję, że niektórzy się tak szczerze zaśmiali z tego. Incepcja. Przynajmniej moi stali widzowie. Normalnie, czyli to był taki zabieg artystyczny. Dokładnie tak, to był zabieg artystyczny, tak to nazwijmy. To mumble, taki neon mumble. Ja pierdolę, ja pierdolę. Dobra, jestem nieźle pierdolnięty, nie? Ja pierdolę. Young Multi wyrocznia, nie? YouTuberzy się muszą kurwa tłumaczyć. Tak mówi, musi wytłumaczyć piosenkę przed kurwa liderem. Okej. Kurwa, dobra jest ta piosenka tego nowe White Widow. Nie, zgaduję, że to było również dla Becky powiedziane. Nie zgaduję, stary. No kurwo głupia. Och, kurwa mać. Ty, a może się wiecie, co się może okazać? Ty, a co jeśli Neon okaże się na przykład jaki smutny? Przestańcie, masz mi go żal, kurwa. Ej, ale tego, a może on się okaże, że on jest tak naprawdę, kurwa, uwolniony. Znaczy, w niewoli, kurwa, upaliona. I że Palion mu każe, kurwa, robić takie rzeczy. I tak naprawdę on jest, wiecie, i on jest tak naprawdę... on by chciał się uwolnić od Paliona. I kurwa wiecie, i jakby on jest u niego uwięziony po prostu, czajcie o co chodzi? Trzeba mu pomóc, kurwa. Wielka teoria Multiego? Kurwa. I może on tak naprawdę jest git. Kurwa. Może on właśnie prosi o pomoc tym filmem. Free Neon. Ale mocno tutaj, kurwa, leci, kurwa, Masias. A nie, Masias tutaj, kurwa, nieźle, kurwa. Daj mu skarpetkę, będzie wolny. Czapki... Jezu, aż mi przykro, kurwa. No uśmiechnij się, kurwa. Wie co on nawijał? Jestem luźny, to nie wilą. Okej, okay, jestem luźny, to nie wilą. Dobra, jak wytłumaczy te wersy? To mnie ciekawi akurat. To mnie bardzo ciekawi. Jestem luźny, to nie wilon. A no tak, mamy streetwearowego świrka, to ja już wiem, co się zacznie teraz, ale dobra. Dobra, zaraz wytłumaczę wam ten wers, zobacz. Tak, kurwa, zapomniałem, że ktoś inny może to słuchać. Oprócz, kurwa, widzów z Wojanowa. Z Wojanowic. Nie, jak to się u nich to nazywa? Nie wiem, jak to się nazywa, ten serwer taki z Minecrafta. Wojanowice, no. Na ten temat. Co to kurwa znaczy? Jestem luźny, to nie wilon. No wilon, ja wiem, że wilon.
rozkręcamy ten bankiet. Jestem luźny, to nie wilon. Że wilon jest ciasny? Co to kurwa za tekst? Przecież wilon ma milion kurwa różnych krojów, kurwa. Nie, nie, nie chodziło mi o to, że jestem luźny, to nie wilon, tylko chodziło o to, że jestem luźny, to nie wilon. W sensie, jestem luźny, ale nie mam na sobie wilon. Ja po prostu też poprzez swoje... Co? Rubik, dzięki za prime, Burzito, dziękuję za 20... Czekaj, co? Czyli to nie ma znaczenia ten wers, ogólnie. Tak o, po prostu, że jest, że git brzmi, chyba o to chodzi. Czajcie, że chyba nie ma po prostu sensu, że po prostu nie ma znaczenia ten wers, że on po prostu jest sobie, nie? Że jestem luźny, to nie wilon, nie? Ja rozumiem, że wilon jest luźny i on jest luźny, pomimo, że nie nosi wilon? Stary, kurwa, zatrudni się do Rap Genius, nie? Kamil Ekszor, takie kurwa rzeczy, człowieku, jakieś wykminiasz, że... Haker, dziękuję za prima, dobra, cicho. Boi się przyznać, że nawinął o twojej piosence? Kurwa, może. To nie wilon, w sensie jestem luźny, ale nie mam na sobie wilon. Ja po prostu też poprzez swoją muzykę, twórczość i tak dalej chcę pokazywać, że zwracam uwagę na trochę inne rzeczy, więc jak na przykład w piosenkach jest jakiś flex albo jest właśnie, są jakieś marki i tak dalej, to one są zazwyczaj użyte w taki prześmiewczy sposób. Pokazuję tak w zasadzie, że nie zwracam na to uwagi, że raczej sobie bekę robię z tego flexu i nie jestem właśnie z tych osób, z tych muzyków, którzy się po prostu flexują na poważnie w numerach. Jak już jest jakiś flex, Lex, to on zawsze jest dla beki, nie? To nie mogłeś nawinąć jestem luźny jebać flex? Na przykład? Nie rymuje się wtedy? A, no tak. Racja. Pierdoli w ogóle za rzeczy. Jestem luźny... Czekaj, co? Okej, dobra, rozumiem. Jestem luźny, to nie wilon. Jestem luźny, to nie wilon. No dobra. To jest diss na mnie? Nie, tutaj nie ma żadnego dissa na ciebie. Jest jak chuj! Jak chuj jest, tylko się boi przyznać! O kurwa. Chociaż ten wers nie miałby sensu w ogóle, nawet jakby był dissem, ale no dobra, no. Ale możemy oglądać dalej. Zmieńmy temat. Że co, że ja mam piosenkę widon? O kurwa, ale to przekminił. Mega. Mega przekminił, kurwa. Nie ma to sensu. Właśnie, według mnie dużo tekstów ma sens, tylko trzeba chcieć go zrozumieć. Ten najprostsza opcja, pierwsza... Czyli jesteśmy debilami po prostu, kurwa. Lepsza z brzegu to nie jest zawsze sens jakiegoś tekstu, tylko trzeba się trochę czasami, nawet w takiej głupiej piosence, zastanowić, co autor miał na myśli, tak? Ty jako muzyk powinieneś to szczególnie rozumieć, że twój tekst, który wrzucisz, może być niezrozumiany przez dużą ilość osób, ale jakby ty wiedziałeś, o co ci chodziło. Let's go! Tekst. O czym w tym tekście, kurwa? Ja pierdolę. Dobra, trzeba chyba na Rap Geniusie, kurwa, sprawdzić. Może tam są mądrzejsi ludzie. To jest po prostu... Kurwa, nie wiem, o co chodzi. Powinieneś zrozumieć. No przecież ci wytłumaczył? No masz rację, no jest przekaz. Dobra, lecę dalej. A ja jestem zdania, że on sam nie wie, kurwa, o co mu chodziło. O kurwa! Takiego jestem zdania. Bo to, co on wytłumaczył, to w ogóle nie ma sensu z tym, co on tam nawinął. Ej, a o co chodziło z tym plecakiem, bo nie zaczaiłem, Michał? No stary, że jest plecak i że on stary tego, nie? Że jest plecak, że chowasz marzenia do plecaka i że stary ten plecak, stary, jest tak wypełniony aż po brzegi, że to jest przenośnia, że to są marzenia, stary, wypełniony. Nie, no po prostu, kurwa, mam w kurwę siana. Nie mógł tak tego wytłumaczyć? Tylko mówi, nie no, to dla beki, stary, nie? Nie no, to stary dla beki. Karolina, dziękuję za 4 miesiące. Tu chciała miłość. Te łańcuchy ważą całkiem sporo kilo. Nie. Te łańcuchy ważą całkiem sporo kilo. No i tu jest ponownie właśnie ten taki flex dla beki, że...
Salisy, dziękuję za fragma. Te łańcuchy ważą całkiem sporo kilo, a mam na sobie takie, no widać zresztą na teledysku, że mam takie małe łańcuchy, tak? Nie są duże. A, czyli to był zamysł? To był taki zamysł. To nie było tak, że na przykład napisałeś tekst i chciałeś się przyflexować. Taki fake flex zajebałeś. Tylko, że to było dla beki i że ty wyśmiewasz flex. Okej, okay, wszyscy zrozumieli? Ja rozumiem. Billy Titan, dziękuję bardzo. Wuberg, dziękuję za Prima. Okay, let's go. Kap, kurwa, nie? Niezły kap. Niezły, kurwa, kap, nie? Tutaj zaleciał. No. No, niezła przekmina, nie? No, niezła, dzięki. No niezła, dzięki. No niezła, dzięki. No niezła, dzięki. O kurwa, chodź. Kurwo, przeproś. Jeszcze nie, na końcu, na końcu. Na końcu, jak będziesz mi naprawdę smutno. Mi odwaliła, ona taka crazy, twoje ziomki lazy, nie muszę się starać, żeby konkurencję zmniejszyć. Robię lewe... No nie musicie się starać, to prawda, kurwa, bo brzmi jakbyście nagrali te wokale, kurwa, w toalecie. O nie, o nie! O nie! Lecie, jest taki reverb, kurwa, naturalny, odbijający się, kurwa, od kafelek w toalecie. No to może nie było aż tak źle, żebym to nagrał w toalecie, ale powiem ci szczerze, że mam satysfakcję z tego, że robię to przynajmniej od zera samemu. Największą satysfakcję... A to akurat prawda, no, z tym się zgodzę. Właśnie to, że mogę sobie... to przynajmniej prawda, nie? Że jak robisz sam, to fajnie akurat. Przy wszystkim od zera posiedzieć samemu. Robiłem do tego numeru beat, czyli już od samej podstaw. Przeproszko, kurwa. Pracowałem przy tym numerze. Wiesz, cały mix, cały master, o, nagrywanie, kurwa. Wszystko robiłem w warunkach domowych. Ale czemu ty się mi tłumaczysz, Neon? O co ci chodzi? Oh, Dracula to zioma, dziękuję za 2 miesiące. Kurwa, popłakałem się, ale ze śmiechu. O Jezus. Oh. Nie no, kolejny miał 36,7 stopni gorączki. Stary, nie mów tak. Stary, dlaczego za każdym razem każdy ma takie problemy, kurwa, jak nagrywanie? Jestem w trakcie też budowania, czy robienia sobie studia w innym miejscu i będę się przenosił w inne miejsce, więc... Kurwa, za każdym razem każdy ma tyle wytłumaczeń, kurwa! Halo! O co chodzi? O tak, nie no, ja stary buduję dom teraz, nie? I generalnie mordo wiertara, jakbym był Skrillexem. Stary, nie mogę nagrywać, kurwa, nie? Przejebane, no i tyle tam... Tyle mordo tam siedzę przy tym, nie? I ciągle ktoś wierci, kurwa, nie? Ja pierdolę, stary, no nie wytrzymam. Ty, ale ja ci dam neon protip. Ja 3 płyty nagrałem w tej szafie. Bez studia, po prostu wchodzisz, wkładasz mikrofon do szafy... I kurwa, opatulasz się ubraniami. I to tyle. Stary, dlaczego wy tak się wszyscy tłumaczycie tym studiem, kurwa? Po chuj wam studio. W życiu nigdy, kurwa, nie nagrałem w studiu, nie? Jak na te warunki, które miałem w danym momencie? No jestem zadowolony, po prostu, że od zera, od takiego zerowego etapu... No ale warunki, kurwa. Już bez przesady. Nie ma, udało się zrobić... O tak, takie warunki, kurwa, sufit się... Sufit, kurwa, na mnie spada. Mówi, Sadek. Kurwa, ściany pękają, nie? Co ja mam zrobić? Coś, co jest piosenką po prostu. Która zresztą mi się podoba. To najważniejsze. Bardzo dobrze, Neon. Robię level up, bo chcę znowu się ulepszyć. Nigdy się nie kończy mana, wy możecie dalej pieprzyć. Dobra, czekamy na... Ja taki ryj mam, kurwa? Tragedia. Mój skład,
Czekam, aż mistrz bije. Bo to będzie kurwa myślę. A to się zawiedziesz, bo to jeszcze nie ta zwrotka, jeszcze Neon ma drugą. Giga zwrota. Nawijam czapki z głowa, pitos trzeba szanować, czy jedna, czy parę stów. Nie tańczy na stole i jak to nie moje crew, ale chcemy się bawić i mamy serio dosyć crew. Mam milion pytań, ciągle zero odpowiedzi, nikt nie wie co mam. Ja nic nie mówię, kurwa. On oczekuje, on czyta ten czat, kurwa. Widzicie? To jest wasza wina, fuje. XZ spamowaliście, ja pierdolę co za gówno pisaliście. To jest wasza wina, kurwa. Ani siedzi, jestem szalony i spokojny trochę. Wavy nie kradę nikomu żony, a nie lubią mnie sąsiedzi. Zawsze mów mi w twarz i piękną prawdę mów. Ale długo nic nie mówi, trawi to, trawi. Ten numer jest chujowy. To nie była moja opinia, przeczytałem. Czekaj, ten numer jest chujowy. Marysia, Charlie, dziękuję. Ale trafiłem w moment. Mówię w twoją twarz. A nie, to jednak to powiedziałem. To w twarz, a ja to przyjmuję. Nie ma problemu. Nie no, mix jest tragiczny, nie? No, ale tak jak mówiłem, przynajmniej jest mój. Przynajmniej ja to sam robiłem. Nie szedłem do żadnego studia, nie odwalał ktoś roboty za mnie. Cieszę się, że mogłem po prostu robić to od zera sam. Brawo! Jestem trochę wavy, no tak, jestem wavy, trochę crazy, she kinda tasty. Kurwa nie! Co ty podpierdalasz od Multiego? Pojebało ci się, możemy tylko z zagranicy, kurwa. A, dobra, to usuwam ten verse. Dobra, zmieniam troszeczkę, kurwa. W ogóle wam powiem szczerze, obejrzymy sobie tą reakcję do końca i chętnie na końcu też powiem tak kilka słów od siebie, więc możecie zaczekać do końca, żeby usłyszeć też taką jakby moją szczerą opinię na temat tego wszystkiego. Byłem do Neona na ten bankiet. Obudziłem się w czwartek. Dziś zgubiłem swoją czapkę. Jednak nie nosiłem żadnej. Nie no, stary. Że Neon ci nie powiedział, stary, że się taką kurwa odjebał. On tak, wszystkie swoje skille na swój numer, a do swojego kolegi największe gówno, kurwa, w 5 sekund. Tak. Nagramy dzisiaj też nuczę, kurwa, tam linka w opisie, kurwa, zobacz co. Patrz jak teraz wjeżdżam, kurwa. On się zgadza z tym, kurwa. Powiedz, że się zgadzasz z tym, co powiedziałem. Dobrze wiem, stary, że się z tym zgadzasz, kurwa. Każdy, kto ma zdrowy słuch, kurwa, się z tym zgodzi. Neon, ty się na niego powinieneś obrazić, kurwa, za to, jak on nawinął. Właśnie się nie obrażę na niego za to, jak nawinął, ponieważ on tą zwrotkę... Ponieważ jestem na umowie i niestety... O, nie, dobra, jest wytłumaczenie, dlaczego się nie obraził, uwaga. Nie obrażę na niego za to, jak nawinął, ponieważ on tą zwrotką w zasadzie obśmiał całe wasze poważne podejście do muzyki. Mi się to podoba, aha, że to jest zrobione dla beki. Nawet w teledysku jest to bardzo mocno, wyraźnie widoczne, ponieważ Palion se czyta jeszcze to z kartki. Podoba mi się po prostu, że ktoś na poważnie ocenia taką zwrotkę. No jest to zabawne dosyć i śmiesznie się na to patrzy, bo... On jest uwięziony jednak, widzowie. Jak chcecie, żeby szef zobaczył mój numer, możecie zaspamić. On jest jednak jeszcze uwięziony. Raz dzięki za wszystkie miłe wiadomości. Dzięki F, pozdrawiam się serdecznie. Cały ten numer w zasadzie był pewnego rodzaju też obśmianiem tego podejścia do muzyki. On był bardzo luźny, bardzo zabawowy. I szczerze mówiąc, to cieszę się bardzo, że tylu streamerów zaczęło oceniać te numery. Bo będę miał też na co odpowiadać, będę miał filmy dodatkowe na kanał. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze w sumie, co tam Multi powie. Ale ja się zastanawiam. Jak robisz numer, koncept numeru, który ma wyśmiać flex. I robisz numer, w którym się flexujesz i nie robisz żadnego wersu, który w jakiś sposób obśmiewa to, a później tłumaczysz, że to jest beka, to kurwa, to nie ma sensu. Bo to tak jakby zrobić stary kawałek, nie wiem, o lodówce i powiedzieć, to jest numer, który wspiera kurwa samotnych ojców. I generalnie ten numer jest mega ważny. A on mówi, no dobra, ale gdzie nawinąłeś, stary, o tym, że wspierasz samotnych ojców? No, stary, ja tak, no, nie nawinąłem, ale to było dla beki, to było, wiesz, taki był zamysł, nie? To dosłownie, tak to wygląda, że nagrywasz numer o czymś innym, później mówisz, że to jest, stary, to jest
to jest wyśmianie tego tematu. Ja ogólnie, stary, no, nienawidzę flexu, nie? Nienawidzę flexu i tak dalej. Po czym nie robisz numeru, w którym wskazujesz, że faktycznie ciśniesz bekę z tego. Ja mam taką teorię, że po prostu wy chcecie się flexować, w sensie, że chcecie nagrywać takie numery, tylko że raz, dzieci mogą źle zareagować, czy tam, dobra, nie dzieci, no wasza widownia, bo nie wiem ile mają lat, może źle zareagować, jak będziecie tak robić. Dwa, nie macie jakiejś takiej charyzmy, że jak nawiniecie już o czymś, to później możecie to wybronić, bo właśnie nawinęliście o tym, ale wybraniasz wszystko murem beki, nie? I to, że ktoś zrobi numer dla beki, to nie znaczy, że zaraz każdy ma mówić, że a nie, no jednak jak dla beki, no to jednak ten numer jest spoko, nie? To jest nadal muzyka, stary. To jest nadal muzyka i śmiejesz się tam, że no, że my poważnie podchodzimy do muzyki. No stary, no słuchamy muzyki i oceniamy. Ja nie wiem, czy uważasz, że moja reakcja jest mega poważna? No ja nie uważam, że jest mega poważna. Ja się dobrze z tym bawię, nie? Ja się dobrze w tym bawię i... Ale oceniam tak, to, co słyszę po prostu i tyle, nie? Znowu ci pęka dupa, że ktoś ma więcej wyświetleń, sperma ci głowę zalała? No tak, no. Tak to jest. Tłumaczenie się z takiego numeru to imo też głupota trochę, skoro jest dla beki, tym bardziej powinien mieć bekę za wszystkich, co to oceniają, ale no nie. No tak, no to jest taki argument jak mam wyjebane na opinie innych. Ale nagram, kurwa, odpowiedź. Pierdoli mi opinia innych, ale kurwa, słuchaj multi, ty kurwo. Wiesz, o co chodzi? Przed pójściem do łóżka musisz mi wykazać, że rozumiesz tekst Neona i Paliona. Kurwa, to jest niemożliwe. To jest nie da się tego zrobić. I to jest zawsze taki, to jest zawsze tak wiecie, taki argument, który no nie ma sensu, nie? Bo zaprzecza sobie. Powiedział dalej. Kiedy wchodzę na bar, czapki znów, kiedy bijam na bar, kieliszki znów, teraz chodzi mój skład. Śmieszy mnie ten cały flex, nie? O, fajny pasek, Gucci Palion miałeś na tym klipie. No właśnie, oni stary niby mają bekę z flexu, ale człowieku Palion chodzi, kurwa, z paskiem wyjebanym, człowieku, nagrywa numer zielony, coś tam, kurwa, o pieniądzach cały numer. I tak, mnie pierdoli ten flex, nie? Ja to człowieku, ja nie jestem takim artystą, ja się nie flexuję, nie? Rozkręcamy ten bankiet, czapki znów, kiedy wchodzę na bar. Czapki znów, kiedy bijam na parkiet. Czapki w tłum, rozkręcamy ten bankiet. Letni hicior, widzowie. No mi się podoba, nie? Okej. Okay. Zajebiste. No to... No! No! I nie zhejtowałem, widzowie, widzicie? Może będzie teraz szczęśliwy. Uwaga. Powiem szczerze, że to jest w ogóle dla mnie śmieszne bardzo uczucie, że właśnie multi teraz ocenia mój numer i czuć taką trochę negatywną energię, wiadomo, i to jest też jakby ten taka charakterystyka jego streamu, więc... Negatywną więc energię, kurwa. Hater, kogo my tu mamy? Hashtag hate. Uważaj, co powiesz w internecie, po drugiej stronie monitora też siedzi człowiek. Hashtag stop hate. Nie będę się w to wpitalał, ale jest to tyle ciekawe. Co ty ciekawe... powiedziałeś, stary? Wpitalał? No, nieźle. No, nieźle, stary. Że jak ja jeszcze byłem młodszy, jeszcze byłem dzieciakiem, to oglądałem Multiego. A teraz on ocenia moje piosenki. Nieźle się stoczył, kurwa. Nigdy nie sądziłem, że będę kiedyś odpowiadał na reakcję jego na mój numer. I jest to... Po części takie śmieszne i życiowe, a po części trochę smutne. W sensie... Jak mógł tak smutne skończyć? Smutne jest dla mnie trochę to, że Kurczaczki Multi był taką osobą też po części takim pionierem. Bo wiecie, był YouTube... ...berem i pokazał, że da się po prostu robić muzę, będąc YouTuberem i w ogóle przekształcić cały swój wizerunek na taki muzyczny, nie? Tak. I troszeczkę smutne, tak... że nie wspiera nas, wielkich artystów. Bruh. Dlaczego on nas nie wspiera? Lekką hipokryzją, jeżeli to będziesz oglądał Multi, to możesz powiedzieć, o! Co sądzisz na ten temat, no bo teraz jakby inni pokazują też, że można robić i to. Gówno!
Nie musisz być oceniany na podstawie tego, czy jesteś youtuberem, czy... Oj, koleżko, koleżko, zagolapowałeś się, kurwa. Ciebie nikt nie ocenia, stary, że ty jesteś youtuberem. Nie no, przejebale z chuj, ciebie nikt nie ocenia na podstawie tego, że jesteś youtuberem. Winy na tylko, stary, ciebie ocenia stricte, kurwa, muzycznie się właśnie ciebie ocenia. I to zabawne, że, kurwa, mówisz, że to jest mega smutne, że ktoś cię ocenia. Po czym mówisz, że, kurwa, nie no, jak można poważnie, kurwa, podejść do recenzji piosenek? To chcesz być, kurwa, traktowany poważnie? Czy, kurwa, nie chcesz? Zdecyduj się, kurwa. Co ty, kurwa, o co ci chodzi? To dla beki jest? Czy o co chodzi w ogóle, ty? Wiem, czy kim tamkolwiek, tylko po prostu możesz robić to, na co masz żywnie ochotę. I co lubisz, co kochasz robić. To prawda. Ale bardzo, bardzo mocno jakby się do tych wszystkich aspektów tak multi przypruwa, zamiast tak trochę z jajem podejść też do niektórych rzeczy. Nie, no ja oceniam i płaczę, kurwa. Generalnie jest mega, kurwa, smutno, nie? Zawsze jak oceniam. Jest to dla mnie po prostu ciekawe, w sensie nie mam nic do tego i spoko, że ocenił numer. Będę się cieszył również, jak oceni numer, który będzie jutro na moim kanale. No, nieźle, nieźle. To jak fakturkę opłacisz. Teraz to, jak to oglądacie, to może już nawet jest, nie wiadomo, ponieważ wlatuję 6 maja. Wow. Ale strasznie się jaram, jak widzę dużo takich myślących osób, którzy mają własne zdanie. Nie my. Nie. Wiadomo, możesz lubić oglądać na przykład streamy Multiego i lubić Multiego, możesz równocześnie słuchać muzyki osoby, która jest przez niego krytykowana, niekoniecznie na przykład o mnie chodzi. No tak. Przypuśćmy, jakiejkolwiek innej osoby, której ją skrytykuje piosenkę, też możesz lubić jej tej piosenki słuchać i możesz... Nie no, odkrył tak, jak działa świat, nie? Kurwa, wręczmy mu Oscara. A nie, Oscar to dla aktorów. Ten temat, nie musisz się zawsze zgadzać z tym, co mówi Multi. To jest spoko, jak właśnie ktoś ma takie podejście. Gorzej trochę właśnie, no. Wiecie, każdy twórca ma rzeszę takich bardzo, bardzo zagorzałych fanów, którzy często... Wiem, do czego dążysz! Czyli generalnie fajnie, jak ktoś myśli samemu i na przykład nie zgadza się ze mną i to wtedy jest git, ale jak na przykład myśli samemu i ma ten sam gust i się zgadza ze mną, o kurwa! No, tutaj już... Słabo, nie? Jednak słabo, kurwa. Bo wydaje... czyli o to chodzi. Okej. Czyli jak zawsze. Dopuszczają jak... Czyli musi wam się nie podobać, żebyście mieli własne zdanie, a jak wam się... Przepraszam. Musi wam się podobać... musi wam się podobać coś, co mi się nie podoba, wtedy to jest wasze zdanie, ale jak nie podoba wam się i mi też się to nie podoba... Oj, to już, kurwa, niezłe z was owce. No, podążacie, kurwa, za tłumem. Damian P, dziękuję za 4 miesiące. Jakby innej opcji niż ta, którą twórca wypowie na dany temat. No i to jest trochę gorsza sprawa, nie? No bo wtedy nie podchodzą obiektywnie do czegoś, do jakiejś piosenki, tylko od razu sobie zapożyczają zdanie swojego ulubionego twórcy, który się na temat tej piosenki wypowie. Tak. Ale jeśli chodzi o całe YFL, powiem wam szczerze... Jebać ich! Krytykować muzyki i tutaj mówić, że no, ty masz taką piosenkę, a się wypowiadasz o mojej, no bo nie będę ukrywał, że bardzo dużo piosenek Multiego mi się podoba i nie będę wam kłamał, po prostu, na przykład piosenka Ballada o samotności, chyba Villon się nazywa, tak? No ta piosenka mi mega siadła i uważam, że jest bardzo spoko, aczkolwiek jeśli chodzi o mental Multiego, to czasami jest dla mnie niezrozumiały kompletnie. Mental, kurwa, co on mnie nazwał mentalem właśnie? Ty, kurwa, Neon. Bo ci zaraz, kurwa, światło zgaśnie w tym neonie. Bateria się wyczerpie, co? Nie, właśnie może po prostu jest niezrozumiały. Może po prostu ja właśnie nie rozumiem trochę mentalu od Multiego. Też nie podoba mi się to, jak on czasami... Jego content to jest już taki totalny lincz jakiejś osoby. I wiecie... Jak się mówi nawet dla beki już o kimś, że jest ku i tak dalej, nie? Kurwą! No to... Dużo ludzi to potem podłapuje i wiecie, tak jak na przykład ja jestem na tego typu rzeczy i wyzwiska i tak dalej uodporniony, akurat w moim kierunku tutaj nie padło, więc też spoko, ale padło na przykład z kierunku Paliona przy poprzedniej piosence, no tak jak ja na przykład jestem uodporniony i nie robi mi to za dużo. Lean! Adziu, dzięki za 2 miesiące. Boję się, że jak trafi na przykład na osobę, która nie jest, a wielu muzyków widać, że nie ma takiego dystansu do tej swojej... O kurwa, La Luna się odpala. Wewnętrzna. Okay.
twój chłopak sprawił, że młodzi... Czości też. No i właśnie od razu agresywnie odpowiada na te zaczepki, to boję się, że ktoś komuś może psycha sitting, nie? Komuś może psycha siąść po prostu po jakichś wyzwiskach od ludzi masowych. I uważam, że fajnie brać jako twórcy odpowiedzialność też za to, co się mówi na temat innych osób. Jeśli chodzi o cenę piosenki Czapki, jest spoko. Do czego ty dążysz, kurwa? Panciu, dziękuję bardzo za 7 miesięcy. Fajnie, że wyraził swoje zdanie. W wielu kwestiach, co kwestiach. On pierdoli. W jednej ma rację na pewno, co do naturalnego reverbu. Nie było to nagrywane w najlepszych warunkach, jakich mogło być, ale mam nadzieję, że już za niedługo będę miał możliwości robić to wszystko w lepszych warunkach. Mariusz, dzięki za 11 miesięcy. Czekajcie również, słuchajcie, na płytę, ponieważ bardzo dużo rzeczy, które robię teraz, są trochę właśnie z takim jajem, z takim podejściem bardzo luźnym. Mam w planach również wypuścić płytę, nad którą pracuję obecnie, i będzie w 100% self-made. I będą bity robione przeze mnie, produkcje muzyczne od A do Z, wszystko będzie robione przeze mnie. I będę chciał do tego podejść już na maksa muzycznie, tak po prostu od serducha bardzo mocno. Bo do wielu numerów w ogóle podchodzą. Ej, ale ja się tak zastanawiam, bo jakby ja doceniam to, że wiesz, że on robi wszystko self-made, nie? Tylko że zawsze się zastanawiam też, czy to jest taki dobry argument na zasadzie takiej, że jak ja na przykład oceniam, mówię, że miks jest chujowy, nie? To on mówi, że no dobra, ale przynajmniej zrobiłem sam. No ale z drugiej strony, jak kurwa ci się auto rozpierdoli i kurwa zaczniesz sam naprawiać i naprawisz go chujowo, kurwa, i nadal będzie chujowo jeździł, to nie lepiej kurwa oddać do profesjonalisty, kurwa, żeby ci naprawił to auto i żebyś nim jeździł i żebyś się nim cieszył? Bo tak się zastanawiam, nie? Że no, co to jest za argument w sumie z dupy taki, nie? Trochę. Że przecież spoko chyba dać profesjonaliście, który kurwa zajmie się twoim dziełem, żeby to brzmiało bardzo dobrze. No nie wiem, no kurwa. Albo kup nowe auto jak ty. No co ma sam, co ma kurwa siebie sprzedać i kupić nową siebie wersję? Witeku, dziękuję bardzo za Prima. Ducha akurat, wiadomo, Czapki były robione dla zabawy, ale są numery, które są naprawdę bardzo mocno od serducha. Na przykład takie numery mnie w klubie, albo no mógłbym wymieniać, bo było ich trochę. Tarcza była też takim numerem. Tarcza Szmato. Wziąłem ten numer. Jutro was czeka kolejny fajny numerek. Ja pozdrawiam serdecznie Multiego, pozdrawiam jego widzów, pozdrawiam również moich widzów bardzo serdecznie. Fajnie, że sobie mogłem obejrzeć to. Miejcie się dobrze. Pozdro. Siemanko. Skończył nagroić tak, jebana kurwa ten Young Multi, ale nie mogłem tego powiedzieć na odcinku. Łajdak, dziękuję za 10 miesięcy. No cóż, co do linczu, uważam, że też jest argument z pizdy, ze względu na to, że często mówię, może nie zawsze, ale no myślę, że to ludzie czają, że często nie wysyłam ludzi, kurwa, nie mówię, ej, dislajkujcie to, kurwa, ej, piszcie mu, kurwa, że jest kurwą. Nigdy w życiu czegoś takiego nie powiedziałem, a też często jak ludzie, kurwa, kogoś chcieli linczować, to wiele było takich przypadków, że z tego, co ja przynajmniej pamiętam, że mówiłem, żeby nic nie pisać i tak dalej, i tak dalej. No i tyle, kurwa. Zresztą, no co mam powiedzieć. Tak to jest, nie?